Dzień dobry Państwu, witam Państwa w mobilnym punkcie porad prawnych portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj jesteśmy na dyżurze w Gdańsku i pojawiło się takie pytanie jednego z naszych odwiedzających widzów, a także przyszło podobne pytanie na naszą skrzynkę kontaktową dotyczące tego, jak ma się praca w porze nocnej do posiadania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. I pokrótce sytuacja wygląda tak, że osoba posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i pracuje w zakładzie pracy od godziny 6 do 14 lub od godziny 8 do godziny 16, tak? Więc ma normalne godziny pracy w porze dziennej. I pracodawca chce, żeby ta osoba mogła udać się do lekarza na badanie, czy może pracować, czy nie ma przeciwwskazań do pracy w porze nocnej, żeby mogła przychodzić wcześniej do pracy, na przykład od godziny 5, czyli zahaczać jeszcze w zasadzie o nockę. W zakładzie pracy oczywiście pracodawca wie, że te osoby mają umiarkowaną grupę niepełnosprawności i że w takiej sytuacji nie powinny te osoby pracować w porze nocnej, chyba że zgodzi się na to lekarz. Więc jak wygląda kwestia skróconego czasu pracy? Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, więc tutaj obie te osoby pracują w tym wymiarze, który jest przewidziany przez przepisy kodeksu pracy i innych aktów prawnych, które o tym traktują. Natomiast w czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, więc w mojej ocenie już tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że pan pracuje dłużej niż przewidziana w przepisach liczba godzin. Więc to jest pierwsza kwestia dotycząca jednego z naszych czytelników i widzów i odwiedzających nas w punkcie mobilnym, ale druga kwestia, o którą tutaj Państwo pytali, to czy mogą pracować w porze nocnej. Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, ani pracować na zmiany, które też obejmują porę nocną. Zatrudnienie według skróconych norm czasu pracy nie może powodować też obniżenia wynagrodzenia, więc tutaj osoba powinna mieć pełny wymiar etatu, jeżeli chodzi o stawkę, nawet jeżeli pracuje krótszy dzienny wymiar czasu pracy. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Więc tutaj, jeżeli faktycznie pytający, zadający nam te pytania są osobami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, to po pierwsze nie mogą pracować w porze nocnej, a po drugie czas, wymiar tej pracy powinien wynosić 7 godzin dziennie. Więc czas pracy od 6 do 14 to jest 8 godzin, od godziny 8 do 16 to też jest 8 godzin, więc to już moim zdaniem jest pierwsze w pewnym sensie nadużycie. A druga kwestia to jest ta próba wymuszenia w pewnym sensie pracy w porze nocnej, ponieważ jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zabronienia pracy w porze nocnej osobom, które mają orzeczone umiarkowane stopień niepełnosprawności, to są od tego przepisu wyjątki. Jeżeli te osoby są zatrudnione przy pilnowaniu, czyli na przykład jakiś dozorca, tudzież jakaś osoba pracująca na ochronie, tak, w portierni na przykład, jeżeli pilnuje jakiegoś obiektu, albo gdy na wniosek osoby zatrudnionej, zaznaczam, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Więc tutaj nie mamy do czynienia z przepisem, którym pracodawca wysyła pana na dodatkowe sprawdzenie przez lekarza, można powiedzieć, tylko to pan na własny wniosek chce wystąpić z takim sprawdzeniem. Więc jeżeli pan chce pracować w porze nocnej i chce pan uzyskać zgodę lekarza na to, to jest, wychodzi to z pana inicjatywy, tak? I mamy do czynienia z wnioskiem osoby zatrudnionej.
Więc ta zgoda jest możliwa tylko wtedy, gdy występuje do lekarza z wnioskiem pracownik, a nie pracodawca. Więc moim zdaniem próbuje pana pracodawca tutaj w tej sytuacji w pewnym sensie nakłonić, nie chcę mówić, że przymusić, ale nakłonić do tego, żeby pan sam wyszedł z inicjatywą, a potem po zgodzie takiego lekarza będzie pan mógł pracować w porze nocnej i dokonywać jakichś czynności tak na rzecz tego pracodawcy w porze nocnej od godziny 5 rano, bo wtedy już to będzie zahaczało o porę nocną. Także odpowiadając w skrócie, moim zdaniem w obu przypadkach, które omawiamy, mamy do czynienia z pewnym nadużyciem co do liczby godzin pracy i próbą przekonania pana Jarosława, który tutaj akurat to pytanie zadał, do tego, żeby wystąpił do lekarza o zgodę z własnej inicjatywy, bo tylko od niego ta inicjatywa może pochodzić. Nie chcę mówić tu o żadnym podstępie ze strony pracodawcy. Może po prostu chodzi o to, żeby pan się na to zgodził i dokonywał jakichś dodatkowych czynności po prostu wcześniej. Ale nie, w mojej ocenie nie musi się pan na to zgadzać. Nie może to wychodzić z inicjatywy pracodawcy. I pan może po prostu powiedzieć, że pan nie chce wnioskować o taką zgodę do lekarza, że pan ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie może pan pracować w nocy. Taka jest moja interpretacja zarówno przepisów, jak i tego konkretnego przypadku, który tutaj się pojawił. Więc jeżeli by były jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, to zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.